Dobry, działkę najtańszego. Czeskie tornado. Odważne. Złoty 50. Nie na widoku. Kurna z tymi rękawicami. Serio? Wiedziałem. Czyli dogadamy się jakoś. Dam ci stówę, w kołczanie mam kilka tysięcy. O cholera, wygadałem. Zaczekaj! 95, 96, 97, 98, 99? A, 100. Zgadza się. Spadaj, buro. Dziękuję, baniu. Don Carlos Nachos. El respecto. Następny! Don Carlos, banio. Stresaj się, diarea. Nie widzisz, że Don Carlos się śpieszy? Co to jest? No bo straciliśmy jednego z dealerów. Co mnie dealer obchodzi? Co z kasą i towarem? Ukradli. Ała, no co? Odzyskasz kasę i towar, albo skończysz tak samo jak banio. Zostanę twoją prawą ręką? Tak. Z wywiecznikiem we łbie. Diabeł mnie podkusił z tą gangsterką. Niby kasa przyzwoita, ale co mi po forsie w grobie na pustyni? Trzeba było słuchać matki i skończyć tą socjologię, a później bym tylko przebierał w ofertach. Roznoszenie ulotek, stróż nocny, praca na zmywaku. No i może bym był ciut mądrzejszy. Tinia, mówię ci, dla ciebie jeszcze nie jest za późno. Po pierwsze, głupota mi nie przeszkadza, a po drugie, czy po studiach miałbyś to? No dobra, dobra, przekonałeś mnie. Nie narzekam. Cześć, mu się pożygam. Dobra, wyłącz. Mamy do odstrzelenia kilku frajerów. O, sytuacja opanowana. Mało brakowało. Domino, powinienem teraz wziąć ten szlauf i wetknąć ci go w dupę? Halo? Jak to znowu? Przecież sam pan widziałeś, że załatwiłem sprawę. No dobra, ale to będzie tak samo płatne. Już jadę. Dobra, barany, dokończcie sami, a ja jadę pod dyskotekę, bo znowu handlują tym gównem. Szefie, na pewno? Może pojadę z szefem i coś pomogę. O nie, już bym wolał, żeby mi Sasin pomagał. No ale... Człowieku, miałeś tylko podlać ogródek, a prawie uciąłeś mi palce kosiarką i podpaliłeś altankę.